Dzień dobry Państwu. Kilka tygodni temu przedstawiliśmy Państwu dowody na to, że w ostatnich latach byliście ofiarami niekiedy nieuczciwego procederu sprzedażowego na rynku pomp ciepła. W skrócie, dla przypomnienia, wielu z Was kupiło urządzenia, które znalazły się na rynku na podstawie przekłamanych deklaracji i przekłamanych etykiet energetycznych. Skutkowało to tym, że po prostu do efektywnej pracy pompy zużywały więcej energii niż powinny, co uderzyło Was po kieszeniach. Zrobiliśmy ten materiał jako pierwsi i nie spodziewaliśmy się, że sprawa, kolokwialnie mówiąc, oprze się aż o Warszawę. Jedna z partii politycznych postanowiła wystąpić w interesie uczciwych polskich producentów, a mimowolnie także w Państwa interesie. Nie przedłużamy, zobaczcie, co się dzieje. Właśnie odbywa się wewnętrzne posiedzenie branży polskich producentów pomp ciepła. Za chwilę udamy się na Komisję Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, żeby ta branża powiedziała, co im leży na sercu, jakie mają oczekiwania od ministerstwa, ponieważ oni walczą o przetrwanie swojej branży, swoich rodzin i swoich biznesów. No to jest standardowa gadka polityczna, proszę wybaczyć ten kolokwializm. No to jest oczywiście próba, jak to w większości przypadków bywa, przyklejenia się troszkę do problemu zbicia kapitału politycznego, ale nie mówmy o polityce. Do sedna, co jest klucz sprawy? Dzisiaj w Sejmie przedstawiamy trudny temat wpływu braku regulacji i braku kontroli programu Czyste Powietrze na rynek pomp ciepła i jego zapaść w Polsce. Reprezentuję polską branżę grzewczą, która kilka lat temu rozpoczęła transformację w kierunku pomp ciepła. Zainwestowała pieniądze w badania, rozwój, w maszyny. Stworzyliśmy świetne urządzenia spełniające najwyższe wymagania. Wszystkie urządzenia badamy w akredytowanych laboratoriach. No, jakiś czas temu zderzyliśmy się z nieuczciwą konkurencją z Chin, która wykorzystała luki prawne w dotacjach i zalała polski rynek techniki grzewczej, pomp ciepła urządzeniami niskiej jakości. Jest to konkurencja nieuczciwa, z którą nie jesteśmy w stanie konkurować na dzień dzisiejszy. I już wiecie Państwo, o co chodzi. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, zapraszamy do naszego filmu, który tutaj się Państwu wyświetla. Tam omawiamy ten proceder szerzej. No cóż, mimo tego, że jako Sola popieramy tę akcję, to trudno oprzeć się wrażeniu, że w tym łańcuchu pominięte zostało najważniejsze ogniwo. Polityk interweniuje w imieniu polskich producentów, już nieważne z jakich pobudek, nie będziemy się tutaj znęcać. Konsultant Izby Gospodarczej OZE merytorycznie przedstawia problem, czyli brak regulacji i współfinansowanie przez Europejczyków często tandetnych chińskich produktów, a producent zaś mówi o niemożności konkurencji własnych, rodzimych produktów, w których rozwój zainwestował, ze znacznie tańszymi, ale i znacznie gorszymi produktami z Azji. Każdy walczy w swoim interesie zatem. Ale brakuje nam tutaj klucz sprawy, czyli reprezentacji tych interesów, którzy ponoszą największe koszty interesantów, przepraszam, czyli państwa, bo to wy płacicie rachunki za nadmierny pobór waszych urządzeń. W środowisku ludzi wolnych funkcjonuje popularna paremia, która zakłada, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Dlatego nikt o was nie zadba, jeśli sami nie zadbacie o siebie. Pierwszy problem, między innymi dzięki takim akcjom, jest praktycznie rozwiązany, ponieważ za miesiąc, dwa na liście dofinansowań znajdą się tylko te jednostki, które akredytowane są w europejskich niezależnych laboratoriach. Kupując pompę, będziecie mieć zatem pewność, że zadeklarowane dane eksploatacyjne są potwierdzone przez niezależną instytucję. Ale była jeszcze jedna nieścisłość. Deklarowane dane eksploatacyjne były często nie tylko wyssane z palca, ale także błędnie przeliczone na tzw. współczynnik wydajności, w związku z czym etykieta energetyczna, która na papierze deklarowała np. klasę A+++, w rzeczywistości miała klasę B. Dobra wiadomość jest taka, że możecie to zrobić sami. Taką weryfikację możecie przeprowadzić sami. Czyli krok pierwszy, wstrzymujecie się z ewentualnym zakupem pompy jeszcze kilka tygodni, aż z listy odsiane zostaną marki fejkowe. I krok drugi, we własnym interesie zróbcie to, co niniejszym przedstawiam. Jesteśmy na liście Zoom. Pompy ciepła, zakładka, pompy powietrze-woda dla temperatury 55. To nas interesuje, przynajmniej w większości Państwa. I wpisujemy sobie tutaj producenta. My nazywamy się W&H Electric Polska Spółka z o.o. Sola to jest nasza marka, ale to już chyba mówiłem w wielu filmikach.
i szukamy. Mamy tutaj wszystkie nasze jednostki. Nie będę tłumaczył zawiłości tego ciągu znaków tutaj przy modelu. Państwo szukając sobie modelu już będziecie wiedzieć, jak on się nazywa. My posłużymy się naszą dwunastką. W skrócie tylko powiem, te z pierwszą literą H to są jednostki hybrydowe, AWM 150 oznacza Air Master 150, AWM 100 oznacza Air Master 100. Poszukamy sobie 150 12-kilowatowej AWM 150 XS12. Klikamy. Mamy tutaj wszystkie dane, etykiety energetyczne i tak dalej. Nas interesuje najbardziej dokumentacja techniczna, którą będziemy porównywać na Keymarku, jak powiedziałem na początku. Jest dokumentacja. Druga strona najważniejsza, wszystkie parametry. Proszę Państwa, ja sobie to wydrukowałem, tak jak mówiłem, wy widzicie to na podzielonym ekranie. Na razie tyle. Teraz przechodzimy do Keymarka. Keymark, produkty, pompy ciepła, dokumenty, zakładka, klikamy i jesteśmy, interesuje nas coś takiego jak Scopsir Water Based, czyli tutaj przedostatni plik do pobrania. Pobieramy go, otwieramy sobie go w folderze, to ważne, zmienimy mu od razu we właściwościach, blokujemy go, żeby móc sobie go edytować. Tutaj odblokuj, zastosuj, OK i otwieramy go. Otwieramy ten plik i przechodzimy do zakładki drugiej, Scope Water Based HP Average, tutaj na lewy dolny róg. OK, no i wpisujemy sobie dane. Widzicie Państwo zielone pola. Tutaj będziemy przepisywać dane z dokumentacji technicznej producenta. Więc przepisujemy tu po prostu dane pompy Sola Air Master 150 12 kW. Pompa powietrze, woda, no nie tylko ogrzewanie, bo tutaj mamy zmienne. Sprawdzimy sobie dla 35 stopni, czyli dla podłogówki. Tutaj mamy water flow, water outlet temperature i capacity control. U nas są one zmienne, czyli zarówno przepływ wody jest zmienny i capacity control. To jest, czy sprężarka jest inwerterowa, czy typu on-off. Typu on-off to jest fixed, czyli stała. Nasza jest inwerterowa. OK. Druga tabela. P-rated 20 kW. No musimy popatrzeć na naszą kartę. My dla 35 tę znamionową moc cieplną mamy 9 kW. Temperatura biwalentna w stopniach Celsjusza lub temperatura dwuwartościowa dla 35 stopni wynosi minus 7. TOL to jest temperatura graniczna i temperatura graniczna wynosi dla tego urządzenia minus 10. OK, czyli drugą tabelę mamy. Przechodzimy do najważniejszego, czyli do danych, które zadeklarowaliśmy. Wpisujemy sobie teraz deklarowaną wydajność grzewczą przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 stopni i temperaturze zewnętrznej takich jak TJ podane, czyli ile tych kilowatów wydajności ma pompa przy danych temperaturach. Przy minus 7, przy 35 stopniach ma 8,3, przepisujemy, przy plus 2 5,2, przy plus 7 4,7, przy plus 12 5,7. Tutaj jest temperatura graniczna i temperatura biwalentna dwuwartościowa. Dla biwalentnej ma przy 35 stopniach 8,3, a przy granicznej ma 7,8. Dobrze mówię? Tak, tak. Wydaje mi się, że jest OK. No i teraz COP zadeklarowane dla tych, dla tego zużycia, dla tych temperatur. Tutaj mamy 2,5 dla 35, tutaj mamy 3,8, tutaj mamy 5,6, tutaj 7,3. Przy granicznej mamy 2,3, a przy biwalentnej, czyli dwuwartościowej, mamy 2,5. I to jeszcze nie wszystko, bo tutaj mamy coś takiego jak Operating Modes for Heating Only i Operating Modes for Reversible Units. No, nasza jest reversible, tak jak mówiłem, czyli też chłodzi tu, czyli tu wykasowujemy. To nas nie interesuje. Jakie jest to zużycie? Mamy to także na karcie, na większości kart to jest 0,14 kW, czyli 14 W. A tu mamy w watach, więc wpisujemy te waty. 14, 14, 14. I tutaj przy trybie grzałki reteru włączone jest 0, więc wpisujemy też to 0. I to jest wszystko. Proszę Państwa, przechodzimy do kalkulacji. Zadeklarowaliśmy 158% sprawność urządzenia, czyli NS, to ten parametr, zobaczymy jaki jest.
154,3. Powiecie Państwo, że jest 4% niższy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jest coś takiego jak współczynnik strat. I jeśli wynosi on 1, tutaj w tej tabeli, którą teraz klikam, to wszystko zostawiamy tak, jak jest, 0,9. Bo 0,9 jest domyślną wartością współczynnika strat. A jeśli wynosi on mniej niż 1, to zmieniamy ją na 0,98. Czyli w tych dwóch tabelach jeszcze 0,98. U różnych producentów może być 98, 99. Są to niewielkie różnice, ale coś to na pewno zrobi. I kalkulujemy jeszcze raz. 157,9. Zadeklarowaliśmy 158,1. SCOP 4,02. No i tutaj pewnie się Państwo zdziwicie. Zadeklarowaliście 158,1, a jest 157,9. Jak macie to rozumieć? Proszę Państwa, jeśli ta wartość różni się w górę lub w dół o pół lub 1 punkt procentowy, nic się nie dzieje. Już mówię, z czego to wynika. Dlatego, że symulację przeprowadzamy teraz, jest luty 2024, a karta producenta pochodzić może na przykład z 2022 roku. I w tym czasie ten Kimarkowski algorytm mógł się lekko zmienić. Zaznaczam lekko. Ponadto ten algorytm nie uwzględnia wszystkich tych mniej istotnych danych zawartych w dokumentacji technicznej, które te 0,5% mogą zrobić. 0,5%, procent w górę, w dół nie oznacza oszustwa. Naszą podejrzliwość wzbudzić może wartość inna o 10, 20 czy nawet, bo i takie przypadki się zdarzają, 30%. Wtedy możemy zacząć podejrzewać, nie będziemy nikogo oskarżać, ale podejrzliwi Państwo bądźcie. Niech to będzie konkluzja dzisiejszego odcinka. Nikt o Was nie zadba, jeśli sami nie zadbacie o siebie. Chociaż mimowolnie te urzędy i to, co się zmieni na liście Zoom, przede wszystkim Państwu się przysłuży. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że udało się pomóc. No i życzymy rozsądnych, przemyślanych zakupów. Dzięki, do zobaczenia.